Szczęść Boże, uroczystość w niebowstąpienia Pańskiego. U mnie między pomysłem a działaniem jest bardzo krótki dystans. Bo zdarza mi się dość często spontanicznie podejmować decyzje, które próbuję natychmiast wcielić w życie. Chociażby ta, że mówię do Was z ekranu. Nie było kalkulacji, zastanawiania się, czy ja dam radę. W wielu innych kwestiach też jestem w gorącej wodzie kąpany. Zapewne tak samo jak tych 11 silnych, dojrzałych już mężczyzn, którzy przez 40 ostatnich dni trwali z Jezusem. Oni wręcz już palili się niczym żużlowcy przy taśmie, żeby wystartować w świat i głosić Ewangelię. Chcieli iść i nawracać, chrzcić, nauczać, pozyskiwać nowych wyznawców Chrystusa. I co? Poszli do wieczernika. Zebrali się w jednym miejscu. Uzupełnili wakat po Judaszu i czekali. Bo Jezus, zanim ich opuścił, powiedział: wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. W tym szaleństwie jest metoda, ale można też w ten sposób coś popsuć. Zauważmy, że ten czas oczekiwania jest potrzebny, żeby uwielbić Boga i poczekać na pełnię mocy. Żeby dzieło nie było tylko moje. Tego mi brakuje. Tego brakuje też wielu z nas. Bo później, jak się szybko zapalamy, tak też szybko gaśniemy. W tym oczekiwaniu nie jesteśmy sami. Jezus daje nam błogosławieństwo, czyli nie zostawia nas samych. Jego mocą możemy przezwyciężać trudy dnia codziennego. Sama ta świadomość Jego obecności powinna dodawać nam siły każdego dnia. Jednak wielu współczesnych chrześcijan nie wie, po co nimi się stali. Ochrzczono ich, ale nie mają poczucia misji. Apostołowie wpatrywali się w niebo za Jezusem, ale słyszą pytanie: dlaczego się tam patrzycie? Pewnie z jednej strony, żeby uzmysłowić sobie, że niebo jest naszym celem. A jeśli się dobrze pomyśli, to przecież niebo jest w nas. Przychodzi z mocą i łaską Ducha Świętego. Ciało Jezusa opuściło uczniów, bo w dniu wniebowstąpienia oni nie smucili się tak, jak czynili to na samą wieść o odejściu Jezusa. Jezus zapowiada, że sam Duch Święty, obietnica Ojca i moc z wysoka będzie działać w wnętrzu, w ich słabości. Bóg chce przenikać świat od środka, małymi krokami, z pomocą tych, którzy już do Niego należą. Tylko wtedy będzie to możliwe, jeśli chrześcijanie będą mieli żywą świadomość, że jedną nogą już są w niebie, że niebo noszą w sobie. Trzeba nam spojrzeć na to dzisiejsze wniebowstąpienie trochę jak na nabożeństwo słowa, które dzieje się w drodze. Najpierw Chrystus oświeca umysły uczniów. Wyjaśnia im słowo, wyznacza im misję, zapowiada dar, który pomoże im tę misję wykonać. Następnie razem udają się w drogę i wspinają się na górę. To jest czas dla uczniów, żeby przetrawili to, co usłyszeli. Na górze Chrystus ich błogosławi, czyniąc ostatni gest, bo tak chce zostać zapamiętany. Kiedy Jezus wstępuje do nieba, to uczniowie po raz pierwszy w tej Ewangelii oddają mu pokłon. Następnie oni wracają z góry w podskokach z nadzieją i tęsknotą i oczekiwaniem na obiecany dar. Otrzymują Ducha. Potem silniejsi idą w świat. Tu warto zadać sobie pytanie, czy my tak samo patrzymy na każdą Eucharystię i na nasze codzienne życie, którym mamy wypełniać misję powierzoną nam przez Pana. Jezus jest tym, który dodaje nam nadziei w naszej codzienności. Bez Niego nasze życie byłoby nie do udźwignięcia. Dlatego ważne jest, aby to Jemu oddać szacunek, który dziś ciężko znaleźć wśród codzienności. Pokłon powinien być obecny też w stosunku do innych ludzi, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie okazać im i sobie wdzięczność. Wciąż musimy dziękować za to, że ludzie żyją obok nas. Tylko postawa wdzięczności za każdy dzień, spotkanie i uśmiech dają nadzieję na lepsze jutro. Od momentu wniebowstąpienia Jezus rzeczywiście przestał być widoczny dla oczu ciała. Nie możemy Go zobaczyć fizycznie. A jednak pozostał z nami, bo możemy rozpoznać Go oczyma serca. Gdy patrzymy sercem, widzimy niebo. To Jezus udziela nam łaski w naszym sercu, gdy zdobywamy się na odwagę przekroczenia swoich uprzedzeń, kiedy próbujemy spojrzeć właśnie sercem. To spojrzenie z miłością jest dowodem, że On jest z nami. Uzdalnia nas do patrzenia przekraczającego ludzkie spojrzenie.
Niebo jest w nas, ilekroć okazujemy miłosierdzie, przebaczenie czy pomoc drugiemu człowiekowi. To przedsionek wiecznego nieba, w którym będziemy patrzeć na siebie ze zrozumieniem, z zaufaniem i akceptacją. I tak samo będziemy też widziani przez innych. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.